W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się nowemu głośnikowi Multiroom, jakim jest Denon Home 150 MV oraz porównamy go do wcześniejszego modelu Home 150. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie zmiany i ulepszenia wprowadził Denon, to koniecznie zostańcie z nami. Zaczynajmy! Zacznijmy od zaprojektowania nowego Denon Home 150 MV. Ten kompaktowy, ale potężny głośnik jest idealny do każdego pomieszczenia w domu. Dzięki swojej elegancji, konstrukcji i zaawansowanej technologii, Denon Home 150 MV obiecuje dostarczyć wyjątkowy dźwięk, który zadowoli nawet najbardziej wymagających słuchaczy. Co sprawia, że ten model jest wyjątkowy? Przede wszystkim Denon Home 150 MV został wyposażony w nowoczesne przetworniki, które zapewniają krystalicznie czysty dźwięk i głęboki bas. Działa również na systemie HEOS, co oznacza, że jest kompatybilny z szeroką gamą innych urządzeń Denon i Marantz. Dzięki HEOS możesz łatwo zarządzać muzyką w całym domu, tworząc idealne środowisko dźwiękowe w każdym pomieszczeniu. Możemy bez problemu strumieniować muzykę z dowolnego urządzenia. Teraz przyjrzyjmy się, czym różni się nowy Denon Home 150 MV od swojego poprzednika Home 150. Po pierwsze, nowy model MV posiada ulepszone przetworniki, które oferują jeszcze lepszą jakość dźwięku. Brzmieniowo jest bardziej detaliczny, wyraźniejszy i brzmi bardziej naturalnie. Kolejną istotną zmianą jest poprawiona integracja z asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa i Google Assistant. Dzięki temu sterowanie głośnikiem jest jeszcze prostsze i wygodniejsze. To, co wizualnie również się zmieniło, to górny panel dotykowy. We wcześniejszym modelu 150 widzieliśmy przyciski dopiero w momencie podświetlania. W nowym modelu 150 MV panel dotykowy jest widoczny bez podświetlania. Podsumowując, nowy Denon Home 150 MV to znaczny krok w przód w porównaniu do swojego poprzednika. Ulepszona jakość dźwięku, funkcja Multiroom, lepsza integracja z asystentami głosowymi oraz kompatybilność w systemie HEOS sprawiają, że jest to głośnik, który warto mieć w swoim domu. Link do głośnika Multiroom Denon Home 150 MV znajdziesz w opisie filmu. A jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami oraz poradami ze świata audio. Do zobaczenia!